Kochani, usiądźmy. Jak wiecie, wszystko już zdradziło, wszyscy i wszystko, że jest z nami dzisiaj pastor dr Richard William. Jest dzisiaj z nami. Słuchajcie, zanim on się pojawi, chciałbym powiedzieć mniej więcej plan tego czasu, w którym on jest tutaj z nami w Polsce. Podczas przyjazdów do Warszawy, a już kilka razy był, ten pobyt jest najkrótszy, ponieważ będzie trwał 8 dni. W następną niedzielę już wyjeżdża. Więc być może w waszych głowach jest, aha, czyli usłyszymy go dwa razy. Tak się składa, że niektórzy tak, ale plan na te 8 dni to 12 spotkań. Przed nami jest 12 spotkań i nie cały Kościół będzie brał w tym udział. I chciałbym właśnie się na chwilę nad tym tematem, na sekundkę pochylić. Słuchajcie, pastor przyleciał wczoraj, jak wiecie, ze Stanów Zjednoczonych. Już na dzień dobry były problemy, ponieważ lot ze Stanów, z Nowego Jorku, z lotniska JFK był opóźniony o 6 godzin, co oznaczało, że przyleci 6 godzin opóźniony do Portugalii i nie zdąży na przesiadkę z Lizbony do Warszawy, co oznaczało, że przyleci dziś o 12. Więc akcja, sensacja, wojna na lotnisku. Pastor Richard złapał taksówkę z lotniska JFK na drugie lotnisko w Nowym Jorku. Stamtąd złapał inny samolot. Tym innym samolotem poleciał. Udało się dotrzeć do Europy na czas, złapać lot przesiadkowy i wczoraj wylądował. Wczoraj wylądował, jest z nami i nie mogłem sobie nie skorzystać z okazji, żeby już wczoraj zorganizować 4-godzinne spotkanie. Wczoraj jesteśmy po 4-godzinnym spotkaniu z pastorem Richardem. Mam na myśli ja i pastor Richard. Mieliśmy dobry czas i chciałbym wam powiedzieć, że czasami ci z was, którzy na przykład nie są, załóżmy, teraz nie chodzi, że chcę was zmotywować, tylko załóżmy, ci z was, którzy nie są w żadnej służbie lub nie są też liderami, mogą pomyśleć, przychodząc z niedzieli na niedzielę, że to tak jakoś wychodzi, że to tak w tym nofie wygląda, że to tak ten rytm jest, bo tak się jakoś ukorzyło. Słuchajcie, Kościół to jest intencyjne działanie. Kościół to nie jest chaos, Kościół to jest strategiczne budowanie w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Wiecie, kiedy powstaje twór pod tytułem służba dzieci, to nie jest, że powiedzieliśmy, dobra, to tam siostra ich zajmie się dzieciakami i powodzenia, tylko tam są długoterminowe rozmowy, przekazanie wizji, myślenie, jak to wprowadzić. Kiedy rozmawiamy o uwielbieniu, to tylko zespół uwielbienia wie, ile setek godzin jest w dalszym ciągu poświęcane na to, aby uwielbienie wyglądało i jeszcze lepiej będzie wyglądać, bo chcemy iść z chwały w chwałę. Kiedy zakładamy kolejną grupę domową, kiedy otwieramy grupy NOW, kiedy spotykamy się z liderami, to nie jest to chaotyczne działanie, jest to intencjonalne, mocne, strategiczne, przemyślane działanie. I wiecie, kiedy przychodzi czas głoszenia, to nie jest to, że no, to sobie coś tam poopowiadamy, tylko jest to intencyjne działanie w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że Kościół oczywiście buduje Jezus Chrystus, ale ma swoich ludzi, którzy chcą być pracownikami na niwie pańskim i którzy poddają się pod ten procesy tego, aby być tą cegłą w murze, rozumiecie? Którzy są tym pracownikiem, który dokłada się do tego, co się dzieje. I wiecie, rzeczy, które się dzieją, na przykład w październiku na This is Our Time, są planowane od października rok temu. I to, co dzieje się w październiku roku 2021, zaczęło się w październiku 2020. Więc to nie jest tak, że na 3 dni przed... Dlaczego ja o tym mówię? Bo ja próbuję zapowiedzieć pastora Richarda. Kiedy coś się dzieje jako owoc, co widzicie, to za tym stoją hektolitry potu i poświęconego czasu i pracy na to, aby wydarzało się to, co się wydarza. I teraz, kiedy chodzi o duchowe budowanie Kościoła, o struktury w Kościele, o służby, które powstają w Kościele, to jeszcze raz chcę powiedzieć, nie powstaje to w ten sposób, że mówimy, to kto by chciał, ręka do góry, dobra, ty się najładniej uśmiechasz, to ty sobie weź ten dział, mam nadzieję, że będzie to działać. Nie, nie, nie. To jest tworzone od podszewki, od samego korzenia i zanim to wejdzie w życie, jest to długoprocesowo przygotowywane. I teraz chciałbym, żebyście wiedzieli, że pastor
Richard nie jest tylko w naszym kościele gościem, który odwiedza raz na jakiś czas Warszawę, ale jesteśmy w stałej, stabilnej współpracy i tak naprawdę, gdyby pastor Richard był tu na co dzień w Warszawie, to byłby po 8 godzin dziennie, 7 razy w tygodniu w tym budynku. Ponieważ on tyle de facto pracuje, tylko że na dystans, w budowaniu tego kościoła. Jeżeli Marcin może powiedzieć to ostatnie zdanie, to będzie fajnie. To jest właśnie ta praca, którą wykonujemy przez miesiące. I kiedy pastor tu przyjeżdża, to my mamy jasno określoną strategię tego, co będzie się działo w tygodniu. Nie ściągalibyśmy pastora Richarda ze Stanów na dwie niedziele. Więc przed nami podczas tego pobytu jest 12 spotkań, ponieważ będą spotkania z liderami konkretnych służb, które przygotowujemy, które będą powstawały kolejne. Chociażby, mogę wam już zdradzić, że najprawdopodobniej, a wszystko na to wskazuje, jeszcze w tym roku powstanie kurs przedmałżeński. Będziemy mieli w kościele kurs przedmałżeński. I tak mniej więcej to się już zaczęło ponad pół roku temu. Przygotowywanie tego, od dziś licząc. Ale jeszcze kolejne miesiące to przygotowujemy, więc kto stoi za przygotowywaniem? Kto stoi za tym? Więc jest pomysł, jest wizja, odbieramy prowadzenie, szukamy odpowiednich ludzi, którzy to poprowadzą, ale i myślimy, jak tych, którzy to prowadzą, wyposażyć. Więc w wielu procesach, które powstają tu w kościele, uczestniczy pastor Richard. Nie kiedy jest z nami w Warszawie, bo tam widzicie tylko owoc tego, co przez miesiące przygotowywał. Więc on jest bardzo mocnym współpracownikiem, tak to nazwę, i przyjacielem Nations on Fire. I wiem, bo byłem z nim na łączach, przez te ostatnie 2-3 miesiące, nie wiem dokładnie ile minęło od jego ostatniej wizyty, tak naprawdę na jego ostatniej wizycie, przez ostatnie momenty jego pobytu, ustalaliśmy, co będzie się działo podczas jego kolejnej wizyty, a przez te miesiące, kiedy go nie było, przygotowywaliśmy to, co ma być teraz podczas tych 8 dni. Więc próbuję wam powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z gościem, który przygotował godzinne kazanie. Mamy tu człowieka, który przyjeżdża po kilku miesiącach pracy dzień i noc, stworzył kilka podręczników dla Nations on Fire. Więc rozumiecie, nie rozmawiamy o przygotowaniu kazania, rozmawiamy o całych procesach, więc jesteśmy bardzo blisko. Jak wiecie, on jest dla mnie duchowym ojcem i mentorem i ja bardzo dużo się też od niego uczę. Więc mówię to wam, żebyście po prostu mieli świadomość, że praca, którą on wykonuje, to nie jest wsiąść do samolotu i tu przylecieć, tylko wiemy też, że jest dziekanem na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, w chrześcijańskim koledżu, na chrześcijańskim uniwersytecie i musiał zluzować tempo wykładów na uniwersytecie po to, aby wydobyć przestrzeń czasu na przygotowywanie się i współpracowanie z Nations on Fire. Więc mamy przywilej, że taki człowiek, Bóg pobudził takiego człowieka i posłał tak naprawdę takiego człowieka Bóg, aby z nami współpracował. Więc w tym tygodniu ci z was, którzy mają dodatkowe spotkania, doskonale to wiedzą. W poniedziałek, wtorek i środa mamy wieczorami spotkania tylko dla liderów, więc ci z was, którzy wiedzą, ci będą. I to jest poniedziałek, wtorek, środa. W rano też mamy spotkania z jeszcze węższą grupą, z niektórymi pojedynczymi osobami. W czwartek mamy makrogrupę tutaj. Spotkanie dla całego kościoła, więc zapraszamy was obficie, abyście wszyscy byli. W czwartek przedstawimy też to, o czym mówiliśmy, przedstawimy tak zwany statement, nasze stanowisko jako kościoła, bo wielu młodych ludzi czeka, co do związków. Pamiętacie? Zaczęliśmy temat kilka miesięcy temu i mówiliśmy, że do tematu wrócimy. Nie wracaliśmy, ponieważ przygotowywaliśmy kurs przedmałżeński. Ale teraz, kiedy widzimy, że już to ma kształt, ma design, wiemy, że możemy przekazać konkrety. Więc wszystko, co tu widzicie, ma wiele miesięcy podłoża, zanim coś jest powiedziane przez mikrofon. Więc dużo przed nami. Chciałbym, żebyście pochłonęli najwięcej, jak możecie,
żebyście dosłownie wyssali wszystko z tego przesłania, które będzie dzisiaj. I chciałbym was prosić, abyście wstali na swoje stopy i abyśmy mogli zaprosić pastora doktora Richarda Williama oraz Marcina, który będzie go tłumaczył. Marcinos, good luck. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give Jesus praise. Oddajmy Jezusowi chwałę. Hallelujah. Hallelujah. Please be seated. Usiądźcie, proszę. Let's just turn our hearts to the Lord this morning. Zwróćmy nasze serca ku Panu dzisiaj. Father, we thank you for this morning. Ojcze, chcemy Ci dziękować za ten poranek. We love your presence, Lord. Kochamy Twoją obecność, Panie. We thank you for your presence in this place. Dziękujemy Ci za obecność Twoją tu, na tym miejscu. As David said, tak jak to powiedział Król Dawid, where can we go from your presence? Gdzie mogę odejść z Twojej obecności? Even if we go up to heaven, you are there. Nawet jeżeli bym poszedł do nieba, Ty jesteś tam. Even if we go to the ends of the earth, you are there. Nawet gdybym uciekł na krańce ziemi, Ty tam jesteś. Lord, we long for your presence. Boże, my tęsknimy za Twoją obecnością. We pray today. I modlimy się dzisiaj o to, that we will go deeper into your presence. Że zgłębimy się w Twoją obecność. That we will be hidden by the Holy Spirit, Lord. Że będziemy ukryci przez Twojego Ducha Świętego. That you will take us to a place that we have not been before. Że zabierzesz nas do miejsc, w których wcześniej nie byliśmy. So that we can be refreshed this morning. Byśmy mogli doznać odświeżenia dzisiaj rano. That we can be strengthened this morning. Byśmy mogli być wzmocnieni dzisiaj rano. That we can have a new resolve this morning. Byśmy mieli nowe siły dzisiaj rano. So that we can be the light that you called us to be. Byśmy mogli być tym światłem, do którego Ty nas that we po powołałeś, byśmy byli. Reflection of your glory. Żebyśmy byli odbiciem Twojej chwały. So we invite you this morning. Zapraszamy Cię więc teraz. To come and take us to this place. Byś przyszedł i zabrał nas do tego miejsca. Where we empty ourselves. Gdzie opróżnimy siebie. And a greater essence of your glory. A większa esencja Twojej chwały. And your presence begins to overwhelm us. I Twojej obecności zacznie nas przytłaczać. We thank you, Father. Dziękujemy Ci, Ojcze. We just commit this time in Jesus' name. Oddajemy ten czas w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Let's give Jesus praise one more time. Oddajmy jeszcze raz oklaski i chwałę Jezusowi. It's always good to be with you. Zawsze super jest być z Wami. I appreciate your welcome. Doceniam to, jak mnie witacie. And your warmth every time I come. I wasze ciepło, którego doznaję za każdym razem, jak tu przybywam. You know, I have been, I've spent most half of my life living overseas. Wiecie, połowę mojego życia tak naprawdę przeżyłem poza domem. So when you spend half of your life living overseas, i gdy spędzasz tak w krajach takich zamorskich pół swojego życia, you only have two places that you call home. Masz tak naprawdę dwa miejsca tylko, które nazywasz domem. And one place is heaven. Jednym z nich jest niebo. And the other place where you are working with the people. A drugim to jest to, gdzie pracujesz z ludźmi. So right now I have two homes. Więc teraz mam dwa domy. One is heaven. Jednym z nich jest niebo. And the other is Poland. A drugi z nich jest Polska. Hallelujah. Hallelujah. So today I want to talk to you about living in the Spirit. Dzisiaj chcę rozmawiać z Wami o życiu w duchu. I've been on this series for the last few days, last few weeks, and the Lord has been leading me in a certain direction. Przez ostatnie kilka tygodni tak naprawdę zajmuję się tym tematem i Pan prowadzi mnie w różne kierunki. So let's begin by looking at Romans chapter 8. Verse 1 and verse 2. Zacznijmy więc od Rzymian 8, 1, 2.
Let's lay that as a foundation. To będzie taka nasza podstawa. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. So here he's talking about the law of the spirit of life. Paweł mówi tutaj o prawie ducha życia. And this law of the spirit of life brings a freedom within you. I to prawo ducha życia sprawia, że jest wolność, uwalnia cię od czegoś. You see, the world does not understand this freedom. Wiecie, świat nie rozumie tej wolności. When we walk with God, he brings a certain freedom and liberty into our lives. Kiedy my idziemy z Bogiem, on wnosi pewien rodzaj wolności w nasze życie. And this freedom does not come from the flesh, but it comes from the spirit. I wolność ta nie pochodzi z ciała, ale pochodzi z ducha. And this is a new way of living that is introduced in the New Testament. Jest to nowy rodzaj na życie, które właśnie jest przedstawione w Nowym Testamencie. And it's called the law of the spirit of life. Jest to nazwane prawem ducha życia. When Jesus met Nicodemus, kiedy Jezus spotkał się z Nikodemem, a Pharisee, he said to him, you must be born again. Z faryzeuszem tym, Jezus mu powiedział, musisz narodzić się z ducha, musisz na nowo narodzić się z ducha. What was he saying? Co on mu tak naprawdę mówił? He was saying, you have to have a new way of life. Mówi mu, że musisz mieć nowy sposób życia. You have to have a new mind. Musisz mieć nowy umysł. A new way of life, a new mind that will lead you to a new spirit. Musisz mieć nowy umysł, nowy sposób życia, które będą cię prowadzić do nowego ducha. A new way of living. Do nowego życia, nowego sposobu życia. I started my life, my ministry rather as an evangelist. Wiecie, ja zacząłem swoją służbę tak naprawdę jako ewangelista. For many years I was traveling around the world as an evangelist. Przez wiele lat podróżowałem po świecie jako ewangelista właśnie. And I would go to many meetings and I would give altar calls to people to come and get saved. Byłem na wielu spotkaniach, gdzie wzywałem ludzi pod scenę, by doznawali zbawienia. But a lot of people will come and they will lift their hands and they will say, yes, I want Jesus. Wielu z nich przychodziło, wznosiło ręce i krzyczało, tak, chcę Jezusa. But unfortunately, ale niestety, not every one of them, nie każdy z nich, have a new way of living. Ma nowy sposób życia. They have a desire, mają to pragnienie, they want a new way of living, chcą tego nowego rodzaju życia, but after they do this, ale potem jak zrobią tak, ręce w górę home, i wracają do domu, they go back to the old style of living. Wracają do starego stylu życia. The only thing change, jedyna rzecz, jaka się zmieniła, name change. To nazwa się zmieniła. Lifestyle never changed. Ale styl życia się nie zmienił. Living in the spirit never changed. Życie w duchu się nie zmieniło. So this morning we want to examine particularly how we can live in such a way where our lifestyle changes. Dzisiaj chcemy spojrzeć, jak możemy żyć w taki sposób, gdzie zmieni się nasz styl życia. Salvation is the introduction to this change. Wiecie, zbawienie jest dopiero wstępem do tej zmiany. Salvation is not the change. Zbawienie jako takie nie jest zmianą. Agree? Zgadzacie się? Right? It's not the change. Nie jest zmianą. Salvation is not, you know, some people think, oh, salvation, I got the ticket. Ktoś tak mówi, że o, jak już jestem zbawiony, to już mam ten bilet. You have to now develop the living in the spirit. Ale musisz teraz rozwinąć w sobie to życie w duchu. With the Holy Spirit, z Duchem Świętym, as you begin to live, jak zaczynasz z Nim żyć, God brings about this change on the inside of you. Bóg sprawia te zmiany wewnątrz ciebie. It starts on the inside of you and it starts to impact the outside of you.
Zaczyna to się w tobie, w środku i zaczyna to się wyświetlać tak jakby na zewnątrz. If it doesn't change the inside, it cannot change the outside. Jeżeli nie jest to zmienione wewnątrz, nie będzie to widoczne na zewnątrz. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So let's go on here. Idźmy dalej. So let's look at Matthew chapter 7, verse 18 and 19. Mateusza, rozdział 7, 18, 19. And 20. Do 20. Let's read that. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. And it says, good tree cannot bear bad fruit. Tak jak jest tu wspomniane, dobre drzewo nie wyda złego owocu. Bad tree cannot bear good fruit. A złe drzewo nie wyda dobrych owoców. Right? So he's saying here, a good tree. Mówi więc, że dobre drzewo will produce good fruit. Będzie produkowało dobry owoc. Bad tree will produce bad fruit. Złe drzewo będzie produkowało zły owoc. Right? But he says a lot more in the Greek than in the English. Ale w Grece mówi o wiele więcej niż w angielskim. Because czy polskim. In the Greek. Bo w Grece he goes even more deeper. Wchodzi jeszcze głębiej. In the Greek he's saying. W Grece mówi a good fruit here. Dobry owoc tutaj. He says, an excellent fruit. Taki niesamowity, wspaniały owoc. Will become even a greater. An excellent tree will produce a greater fruit. Że takie wspaniałe drzewo wyprodukuje jeszcze wspanialszy owoc. Right? And then for the bad. A jeśli chodzi o tą złą stronę. He says, a corrupt tree. Takie skorumpowane drzewo. Will produce evil fruit. Będzie produkowało zły owoc. So, if the tree is bad, więc jeżeli drzewo jest złe, the fruit is bad. Owoc jest zły. In order to have good fruit, po to, by mieć dobry owoc, the tree must be good. Drzewo musi być dobre. Hallelujah. Hallelujah. The tree must be good. Drzewo musi być dobre. So the Holy Spirit comes, a więc przychodzi Duch Święty, he works on the tree. I pracuje nad tym drzewem. He wants to change the tree so that the fruit is good. Chce zmienić to drzewo tak, by owoc był dobry. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So my job, więc moją pracą, is to work on this tree. Jest by pracować na tym tutaj sercu. Drzewie tak naprawdę. Not this tree. Nie na tym drugim. This tree is not my problem. To drzewo tutaj obok nie jest moim problemem. This tree is his problem. To drzewo obok jest jego problemem. Bożym problemem. Moim problemem is my tree. Jest moje drzewo. Alleluja. Alleluja. Right? So today I'm not going to talk about the tree. Ale nie będę o drzewach dzisiaj tutaj mówił. I want to talk about the fruit. Ale o owocach. Okay? I want to talk about the fruit. O owocach będziemy Because mówić. Because it says in verse 20. Bo w 20 wersecie. By the fruit. You will recognize them. Jest napisane, że po ich owocach ich poznacie. By their fruit you will know where they came from. Po ich owocach poznacie, skąd oni tak naprawdę przyszli, skąd są. Hallelujah. So Hallelujah. Let's go on. Idźmy dalej. I got a lot of material to cover today. Dzisiaj mamy sporo materiału, przez który right? musimy przejść. Galatians 5. W Galacjan w rozdziale 5. 5:22. And 24 and 25. Let's read that. Od 22 do 25. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. So here he's talking about the different fruits that will come forth from your life as you walk with the Holy Spirit. Jest tu napisane o tych o owocu tak naprawdę, jego przejawach, które będą pojawiały się w twoim życiu. There are 9 fruits and 9 gifts. Jest tak naprawdę 9 tutaj tych owoców i 9 darów. Verse 24 says, i w 24 mamy, Christ has crucified the flesh, że Chrystus ukrzyżował ciało. So in order for these fruits to come out, i po to, żeby te owoce się pojawiły, there needs to be, number one, a crucifixion of the flesh. Po pierwsze, musi się pojawić ukrzyżowanie ciała. See, our flesh has to die so that the fruit will come.
Nasze ciało musi umrzeć po to, by owoc został wydany. Right? A seed has to die before the fruit comes. Ziarno musi umrzeć, zanim pojawi się owoc. Right? A seed, when it's put in the ground, it has to die first. Ziarno, kiedy jest sadzone tam w ziemię, najpierw musi umrzeć. So the fruit comes out. I pojawia się owoc. Not because of work. Nie z powodu pracy. But because of death. Ale z powodu śmierci. Hallelujah. Hallelujah. Right? Because of death. Z powodu śmierci. Every time you look at the word of God. Zawsze kiedy spojrzysz w słowo Boże. What happens? Co się dzieje wtedy? You die. Umierasz. You die. Umierasz. Why? Dlaczego? My goodness. O. So much work. Tak dużo do zmiany, do pracy. Right? Every time you look at it. Spojrzysz na to słowo? It's like a mirror. I to jest takie lustro. Oh boy. O człowieku. Jesus. Jezus. I need to pray for you. Muszę modlić się za ciebie. You got so much work. Bo masz tak dużo pracy do wykonania. Right? It shows you. It shows you. Pokazuje ci. On ci pokazuje, co masz zmienić. Right? You know, it's not Jesus praying for you. You pray for him. To nie jest tak, że Jezus modli się za ciebie, ale ty tak naprawdę znosisz te modlitwy do Jezusa. Why? Because he's got so much work to do. Dlaczego? Bo ma tak dużo pracy nad tobą. And then it says in verse 25. A w 25 wersecie. If we live in the Spirit, then we walk in the Spirit. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. This is very powerful. Jest to potężny werset. Because the word live is the word zaal. Bo to słowo żyjmy, żyj, jest to słowo zaal. Okay, it's not zoe, it's different. Different from zoe. To nie to słowo co zoe. Zoe is the life of God. Zoe to jest życie Boże. Zaal is the breath of God. A zaal jest tak jakby tchnieniem Boże. It's the very breath of God. To jest ten dokładnie ten dech Boży. In fact, in the translation it says. Bo w tłumaczeniu tak naprawdę. The essence of the life of God. Jest tak naprawdę tłumaczone jako esencja Bożego życia. The real life of God. Ta rzeczywistość Bożego życia. What is he saying? What is he saying? Co oni tak naprawdę chcą tu powiedzieć? If I live in the Spirit. Jeśli żyję w duchu. Number one, remember, I have to die first. Po pierwsze, zapamiętajcie, musisz najpierw umrzeć, po tym jak umrzesz. I live according to the Holy Spirit. Żyję według ducha. That means I choose. Wybieram więc. To say Holy Spirit. By mówić tak, Duchu Święty. What do you want me to do? Co chcesz, bym robił? Where you want me to change? Gdzie mam się zmienić? How you want me to live? Jak chcesz, bym żył? I look for that life of the Spirit. Szukam tego życia w duchu. I look for the breath of the Spirit. Szukam tego dechu ducha. That he begins to blow into me the very essence of his life. Że on tak zaczyna wręcz tak dmuchnąć na mnie tą esencją jego życia. Something happens. I coś się wtedy zmienia. You know when he blows his breath? Wiecie, kiedy on tchnie na ciebie swoim oddechem? I tell people this. Mówię to tak ludziom. When he blows his breath on you? Kiedy on dmuchnie na ciebie? You know what happens? Wiecie, co się dzieje wtedy? You want to run and hide somewhere. Chcesz po prostu uciec i się schować gdzieś. You want to run and go into a closet and just hide somewhere. Chcesz gdzieś tam się ukryć w pokoju swoim. Because there's something going on the inside. Bo coś się dzieje w środku, w tobie. If you don't live in the Spirit, jeśli nie żyjesz w duchu, you cannot walk in the Spirit. Nie możesz postępować, chodzić w duchu. If the fruits don't come inside. Jeżeli te owoce nie pojawią się wewnątrz, the power cannot come outside. Ta moc nie może się manifestować, wyjść na zewnątrz. Are you seeing this? Widzicie to? A lot of people focus on the power. Wielu ludzi skupia się na tym przejawie tej mocy właśnie. They want the power. Chcą tej mocy. Because the power is attractive. Bo moc jest atrakcyjna. The power is glorious. Moc jest chwalebna. But the power cannot come. Ale ta moc się nie pojawi without the fruit. Bez owocu. The fruit owoc produces the power. Wyprodukuje moc. So we want to work on the fruit. Więc chcemy pracować nad owocem.
recognize how the fruit works. Chcemy rozpoznać, jak działa ten owoc. You see, I teach the Bible. Wiecie, nauczam Biblii. At the university, I love teaching. Na uniwersytecie i kocham to robić, kocham nauczać. When I teach, bo kiedy nauczam, I want to understand, chcę zrozumieć, how do I apply it? Jak to włożyć w życie. How does something actually work? Jak to tak naprawdę działa? How do I learn these principles and simplify it? Jak się nauczyć tych zasad i uprościć je? Right? So, here it's saying, jest tutaj więc napisane, live by the Spirit, że jeżeli żyjemy w duchu, I will walk by the Spirit. W duchu też będę postępował. That's not a good translation. Ale nie jest to zbyt dobre tłumaczenie. That's not a good translation. Nie jest to za dobre. The actual translation is, bo to właściwe, if I live by the Spirit, brzmi tak, jeśli będę żył w duchu, I will be guided by the Spirit. Będę prowadzony przez ducha. Not walk. Nie chodzić. Nie będę chodził. Guided, ale by the Spirit. Będę prowadzony przez ducha. When I take the essence of the life of the Spirit on the inside of me. Kiedy wezmę tą esencję życia w duchu wewnątrz mnie, I will hear. Będę słyszał wtedy. Go this way. Idź w tamtą stronę. Walk this way. Idź w tamtą stronę. Do this thing. Zrób tę rzecz. I will be guided. Ja będę prowadzony. I will be guided. Będę prowadzony. Jesus did not have a single day that was wasted. Jezus nie miał ani jednego dnia, który byłby zmarnowany. Jesus did not have a single day that he was upset. Jezus nie miał ani jednego dnia, kiedy byłby zdenerwowany. Every single day. Każdego dnia. He was in the middle of walking with God. Był pośrodku chodzenia z Bogiem. You and I can come to that place. I ty i ja możemy dotrzeć do takiego miejsca. We must come to that place. Musimy do niego dotrzeć. We must be living in the Spirit. Musimy żyć w duchu. Before we will be guided by the Spirit. Zanim będziemy przez tego ducha prowadzeni. We must be living in the Spirit. Musimy żyć w duchu. Before, interesting this word. Zanim, interesujące. In the Greek. Bo w Grece. It means military order. To jest określenie na wojskową komendę, rozkaz. Military order. Rozkaz wojskowy. You know what's a military order? Wiecie, czym jest taki rozkaz? You see, I was in the military, so I know. Wiecie, ja wiem, bo ja byłem w wojsku. I spent 8 years in the military. Spędziłem 8 lat w armii. When you are given orders, kiedy wydają ci rozkaz, what it means is, to oznacza to. Right now, teraz, drop your plan, porzucasz swój plan, pack your bag, pakujesz swoje walizki and move. I przeprowadzasz się. Military order. To jest rozkaz wojskowy. Wow. You see, a lot of people, wiecie, wielu ludzi never get there. Nigdy się tam nie dostanie. They never receive order. Bo nigdy nie otrzymają rozkazu. You know why? Wiecie dlaczego? Because they're not even living in the Spirit. Bo nawet nie żyją w duchu. They're not even living. Nie żyją. You got to live. Musisz żyć. Before orders will be given. Zanim wyda ci się rozkaz. Abraham was living. Abraham żył. And God said, i Bóg powiedział, leave your father's house. Opuść dom swojego ojca. Go to the land I will show you. Idź do kraju, który ci wskażę. No questions. Żadnych pytań. Pack this bag. Spakował się. And left. I poszedł. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Right, so let's go on here. Idźmy dalej. So how can we break this down? Jak możemy to rozpisać dalej? So that we can understand how the fruits work. Byśmy zrozumieli, jak działają te owoce. The Bible has a certain pattern. Wiecie, w Biblii jest pewnego rodzaju wzór. When you look at the pattern, you can understand that sometimes there's a sequence. I kiedy spojrzycie na ten wzór, jest taka kolejność. Let's look at a pattern. Spójrzmy na ten wzór. 1 John chapter 5, verse 6, 7 and 8. 1 Jana w rozdziale 5, wersety 6, 7 i 8. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew,
Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, a trzej świadczą na ziemi, Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Right? So here you see a pattern. Jest tutaj wzór pewnego rodzaju. Right? First of all, it says, there's water, there's blood and the Spirit. Jest tutaj napisane, że jest woda, jest krew i jest Duch. And then it says the Father, the Word and the Spirit. Potem jest wspomniane o Ojcu, o Słowie i o Duchu. There's this consistent pattern, the pattern of three. Jest taki stały wzór Trójcy, trzech. Father, Son, Spirit. Duch, Ojciec, Ojciec, Syn, Duch. So when you recognize the three, you can recognize the essence of it. Kiedy rozpoznasz więc tą trójkę, rozpoznasz całą tą esencję. And this pattern continues. I ten wzór dalej się pojawia. When he talks about baptism, kiedy jest mowa o chrzcie, there's a baptism of water, jest chrzest wodny, right? There's a baptism of spirit, jest chrzest w duchu, and there's a baptism of fire. I chrzest w ogniu. Again, these three, it repeats. I znowu te trzy się powtarzają. Right? When you look at the nine gifts of the spirit, kiedy spojrzycie na dziewięć darów ducha, you can also break it down into three. Możecie znowu porozbijać to na takie trójki. Gifts of revelation. Są to dary objawienia. Right, like what of wisdom, what of knowledge is revelation. Czyli słowo mądrości, słowo wiedzy, no to są słowa objawienia. And then gifts of power. Potem są dary mocy. Right, faith, miracle, healing is gifts of power. Wiara, czynienie cudów i znaków, to są znaki mocy. And then gifts of utterance. Utterance, that means you speak it out. I potem są dary mowy. Right? Wypowiadasz. Like the gift of prophecy is utterance. Czyli na przykład dar prorokowania. Tongues is utterance. Czy dar języków, to też jest dar mówienia. Tongues is utterance. Czy dar wykładania języków, to no, też jest again, wypowiadanie. Again, again, znowu jest ten wzór tam. Three. Te trójki się pojawiają. Right? Always this consistent three. Te stałe trójki pojawiają się. So we know that the fruits of the Spirit also have a pattern of three. Więc wiemy też, że właśnie te owoce ducha mają taki wzór trójek. Right? What are the three? Jakie są to te trójki? The three are the fruits of love. Są to owoce miłości. The fruits of joy. Owoce radości. And the fruits of peace. I owoce pokoju. It's a pattern here. Wzór. Mamy wzór. Right? So when you are born again. Więc kiedy narodzasz się na nowo. What does God do? Co Bóg robi? He puts these three fruits on the inside of you. On wkłada w ciebie te trzy owoce, w twój środek. Because these three, bo te trzy, will lead you to the nine. Będą cię doprowadzały do tych dziewięciu. I will show you how it leads. Zaraz wam to pokażę, jak one prowadzą. Right? So in Romans it shows us this. Bo w Rzymian mamy to opisane. Let's read Romans. W Rzymian. Chapter 5, verse 1 to verse 5. W rozdziale 5, werset 1 do 5. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. So we see in verse one, więc widzicie w wersecie pierwszym peace with God. Mamy pokój z Bogiem. In verse two, w wersecie drugim the joy and the hope in the glory of God. Mamy radość i nadzieję chwały Boga. And in verse five, we see the love of God. A w wersecie piątym widzimy miłość Boga. So you see these three, the peace of God, the joy of God and the love of God. Widzimy więc pokój z Bogiem, miłość Bożą pokój, radość i miłość Bożą. Right? So these three i te trzy are connected to the other gifts. Są połączone z innymi darami. Let's look at love, for example. Spójrzmy na przykład na miłość. Right? Love is connected to kindness and patience. Miłość jest połączona z uprzejmością i z cierpliwością. Right? So 1 Corinthians 13:4 says, w 1 Koryntian 13:4 it says love is patient. Mamy napisane, że miłość cierpliwa jest. Love is kind. Miłość jest życzliwa. See? So you have love.
Czyli macie miłość. When you have love, i kiedy masz tę miłość, what is the fruit of love? Co jest jej owocem? Patient. Cierpliwość. What is another fruit of love? Jaki jest inny owoc miłości? Kindness. Życzliwość. So people who have love, ludzie, którzy mają miłość, are kind people. To są ludzie życzliwi. People who have love, ludzie, którzy mają miłość, are patient people. To są ludzie cierpliwi. Come on. No dalej. Right? Tak? So this it affects you. To ma na ciebie wpływ. Right? Through your spirit. Przez twojego ducha. Titus chapter 3 verse 4 says. W Tytusie w rozdziale 3 werset 4 jest napisane. The kindness and the love of God appeared in Jesus. Że objawiła się dobroć i miłość Boga. You see how love objawiła się w Jezusie. And kindness is connected. Widzicie, ta dobroć i miłość są połączone. Right? So let's look at this aspect of love. Spójrzmy na tą kwestię miłości. Isaiah 53 verse 7 says something about Jesus. W Izajaszu w rozdziale 53 jest napisane coś o Jezusie. He was oppressed. W wersecie 7 mamy, że był uciśniony. He was afflicted. Gnębiony. He did not open his mouth. Ale nie otworzył swoich ust. Like a lamb to the slaughter. Jak baranek na rzeź prowadzony. Like a sheep to his shearers. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. He did not open his mouth. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. When love works on the inside of you. Kiedy pracuje w tobie miłość. Get this. Zrozumcie to. When love. Kiedy miłość works on the inside of you. Pracuje wewnątrz ciebie. You don't have to win. Nie musisz wygrywać. When love, kiedy miłość works on the inside of you, pracuje wewnątrz ciebie, you don't have to always be right. Nie musisz zawsze mieć racji. Ouch. Oh, wow. Right? Tak? Some people say I have the love of God. Niektórzy mówią, mam miłość Boga. But I always have to win. Ale zawsze muszę wygrać. Every argument I must win. Każdą kłótnię muszę wygrać, zwyciężyć. That's not love. To nie jest miłość. That's anger. To jest gniew. Very quiet now. Cicho się zrobiło jakoś tutaj. Feels like a Baptist church. Jakby w kościele baptystów. Ouch. Oła. When the love of God comes inside of you, kiedy pojawia się w tobie miłość Boża, you learn to shut your mouth. Nauczysz się zamknąć swoją buzię. Wow! Shut your mouth. Zamknąć buzię. Who is our example? Kto jest naszym przykładem w tym? Jesus Christ. Jezus Chrystus. The perfect embodiment of the living God. Idealne, perfekcyjne wcielenie żywego Boga. He was silent. On był cicho. As he stood before his accuser. Kiedy stał przed tymi, którzy go oskarżali. They were attacking him. Atakowali go. They were rebuking him. Nawoływali go. He kept quiet. Ale on stał cicho. Kept quiet. On stał cicho. Why? Dlaczego? He didn't want to win here. On nie chciał tutaj zwyciężyć. He wanted to win there. On chciał zwyciężyć tam. You don't need to win here. Tutaj nie musicie zwyciężać. You need to win there. Ale musicie zwyciężyć tam. When you want to win here, jeżeli chcesz tutaj wygrać, you react in your flesh. Będziesz reagował w ciele. What happens? Co się dzieje wtedy? Then what happens to love? Co się dzieje z tą miłością? Love is no longer. Miłość już nie jest wtedy uprzejma. Love becomes merciless. Miłość staje się taka niemiłosierna. Love becomes impatient. Staje się niecierpliwa. This is not the love of Christ. I nie jest to miłość Jezusa Chrystusa. Come on. No dalej. The love of Christ. Miłość Jezusa. You may know it.
Możesz ją znać, but you don't have to say it. Ale nie musisz jej wypowiadać. You live it. Bo żyjesz nią. Hallelujah. Hallelujah. You live it. Żyjesz nią. Live it. What do you do? Co robisz wtedy? You offer patience. Oferujesz tę cierpliwość. You want to win? Chcesz zwyciężyć? It's okay. Okay. Take it. Weź to. Very difficult. To jest to bardzo trudne. Why? Dlaczego? Flesh is dying. Bo ciało umiera wtedy. How can I let him win? Jak mogę pozwolić, żeby wygrał? He may be the head. Może on jest głową. But I am the neck. Ale ja jestem tą szyją. Ouch. Ała. Right? Tak? I will turn the neck. Ja będę odwracał tą głową. My way or highway? Wóz albo przewóz. Wóz albo przewóz. That sounds better. Brzmi to lepiej. Podobnie. So when the fruit of love comes on the inside of you. Więc kiedy pojawia się w tobie owoc miłości w środku, God comes on the inside of you. Bóg pojawia się tam w środku. When God comes on the inside of you. I kiedy on tam się pojawia wewnątrz, what do you do? Co robisz wtedy? You see? Widzisz? You offer. Oferujesz. Ofiarujesz. You offer. Oferujesz, przepraszam. Patience. Cierpliwość. You offer the fruit of love, which is kindness. Oferujesz ten owoc miłości, którym jest uprzejmość. When you can offer kindness in a place that don't deserve kindness, that's love. Kiedy oferujesz uprzejmość w miejscu, które nie zasługuje na uprzejmość, to nazywamy miłością. We don't deserve kindness. My nie zasługujemy na uprzejmość. We don't deserve patience. My nie zasługujemy na cierpliwość. Look at God. A spójrzcie na Boga. Thousands of years. Tysiące lat. Thousands of years since creation. Tysiące lat od stworzenia. Still waiting. Cały czas czeka. Still waiting. Czeka. For the fruit. Na owoc. Patiently. Cierpliwie. Right? Tak? If he can wait. Jeżeli on może czekać, I can wait. Ja też mogę czekać. I can wait. Ja mogę czekać. If he is patient with me. Jeżeli on jest cierpliwy ze mną, I can be patient with him. Ja mogę być cierpliwy z nim. Because you receive. Dlatego że otrzymujesz the fruit of love. Ten owoc miłości. Now, teraz you demonstrate love. Będziesz demonstrował tę miłość. But the minute you cannot demonstrate love, ale w momencie, kiedy nie potrafisz demonstrować tej miłości, nothing is wrong with him. Nic z nim złego nie jest. But everything is wrong with me. Ale tak naprawdę wszystko jest nie tak ze mną. Ouch. Ała. Because the fruit, bo owoc is not coming out. Nie wychodzi na zewnątrz. When the fruit does not come out, i kiedy on nie wychodzi na zewnątrz, the power does not come out. Ta moc też nie wyjdzie na zewnątrz. See? Widzicie? I used to go to Korea a lot. Podróżowałem dość często do Korei. One time I was talking to a Korean businessman. Kiedyś rozmawiałem z pewnym koreańskim biznesmenem. He said to me, powiedział mi tak. I asked him, why you are not Christian? Ja się go zapytałem, dlaczego nie jesteś chrześcijaninem? He said, why I want to be Christian? On mówi, dlaczego miałbym chcieć być chrześcijaninem? This same thing happened also in America. Taka sama rzecz przytrafiła mi się w Ameryce. I had a good friend who was also a businessman. Miałem dobrego przyjaciela, on był też biznesmenem. I asked him, i pytam się go, why you don't want to become Christian? Dlaczego nie chcesz zostać chrześcijaninem? You know what he said? Wiecie, co odpowiedział? You know why I don't want to be Christian? Nie, wiesz, dlaczego nie chcę być chrześcijaninem? Because of Christian. Bo właśnie z powodu chrześcijan.
Not because of Christ. Nie z powodu Chrystusa. When I see Christ, bo kiedy widzę Chrystusa, I want to be Christian. Ja chcę być chrześcijaninem. But when I see a Christian, ale kiedy widzę chrześcijanina, they don't look like Christ. On nie wygląda, oni nie wyglądają jak Chrystus. They are so corrupt. Są tacy skorumpowani. They have so little love. Mają tak mało miłości. They have no fruits. Oni nie mają żadnych owoców. I don't want to join them and become like them. Ja nie chcę się przyłączyć do nich i stać się jak oni. And he tell me. I mówi mi. He said, Richard, what do I do? Co mam zrobić, Richard? What do I do? Co mam zrobić? And I said. Ja mówię mu. Just follow Christ. Po prostu idź za Jezusem. Podążaj za Jezusem. Why isn't that the truth? I, czy to nie jest prawda? Why? Why the world is not getting saved the way it needs to get saved? Dlaczego świat nie jest zbawiany w sposób, w jaki potrzebuje tego zbawienia? You know why? Wiecie dlaczego? Because of me. Z powodu mnie. Because of me. Z mojego powodu. Why? Dlaczego? Because there's no fruit. Bo nie ma owocu. No fruit. Nie ma owocu. Because fruit. Bo owoc. Is the one that shows them Christ. To jest to, co pokazuje im Chrystusa. Christians talk Christ. Ludzie mówią they worship Chrystus. Christ. Uwielbiają Chrystusa. But they don't live Christ. Ale oni nie żyją jak Chrystus. Nie żyją Chrystusem. They don't live Christ. Nie żyją Nim. We need to change that. Musimy to zmienić. We need to change that. Musimy to zmienić. Hallelujah. Hallelujah. So when the fruit of love comes forth. Kiedy pojawia się ten owoc miłości, kindness comes forth. Pojawia się uprzejmość. Patience comes forth. Pojawia się cierpliwość. So we don't become religious. I nie stajemy się wtedy religijni. I don't look at Marcin. Nie patrzę na Marcina tutaj. Let me see how much Marcin must change. A, niech tu spojrzę, ile on się musi zmienić. Ah. Okay. Marcin must change. I no need to change. O, Marcin musi się zmienić. Ja nie muszę się zmieniać. God want to vomit. Bogu się chce wtedy wymiotować. Why? Dlaczego? He. Bo on. It's not my problem. O, nie jest moim problemem. My problem with him. Moim problemem z nim. Is to show him kindness. To jest to, żeby pokazać mu uprzejmość. My problem with him? Moim problemem z nim is to show him patience. Jest pokazać mu cierpliwość. Right? Patience. Cierpliwość. But you know what we Christians do? Ale wiecie co robimy my chrześcijanie? Religious spirit. Taki duch religijny. He need to change. On musi się zmienić. He need to become righteous. On musi się stać sprawiedliwy. He need to become better. On musi się stać lepszy. Hello? Hello? What about you? A co z tobą? You are already there? Czy już tam dotarłeś? If you are there, a jeśli już tam jesteś, you shouldn't be here. To nie powinno cię być tutaj. Right? Tak? If you are so righteous, że jesteś taki sprawiedliwy, why are you here? Dlaczego ciągle tutaj jesteś? Because my Bible says, bo w Biblii mam napisane, Enoch walked with God, że Henoch chodził z Bogiem, bye bye. Powiedział bye bye i poszedł do góry. Hallelujah. Hallelujah. So what do I do? Więc co robię? Every day. Każdego dnia. When I get angry. Kiedy się gniewam. When I get upset. Kiedy się denerwuję. You know what I should ask myself? Wiecie, co powinienem siebie zapytać? Hello, Richard. Hey, Richard. Where is love? Gdzie jest ta miłość? Love. Miłość. Right? Tak. Sunday morning? W niedzielę rano. What? Love of God? Miłość Boża. Fill me. Napełnij mnie, napełnij mnie. Even the position is nawet powerful. Ta pozycja twoja jest taka w mocy. Right? Tak? Powerful. Moc. All chicken. Cały się trzęsiesz. By lunchtime? A do lunchu? Your pizza never come? Nie przychodzi twoja pizza. In the restaurant? W restauracji. Bang the table. I walisz stół. Where my pizza? Gdzie jest moja pizza?
Love. Miłość. Bye bye. Cześć. No change. Żadnej zmiany. No change. Żadnej zmiany. Where is Jesus? Gdzie jest ten Jezus? Still in heaven. Ciągle tam w niebie. Not here. Ale tu nie. No fruit. Żadnego owocu. No fruit. Żadnego owocu. So what do I do? Więc co robię? At home. When I'm home. Gdzie jestem w domu? Kiedy jestem impatient. W domu? Jestem niecierpliwy. When I'm home. Kiedy jestem w domu? No kindness. Żadnej uprzejmości. No kindness. Żadnej uprzejmości. When I see people. Kiedy widzę ludzi. I'm not kind. Nie jestem uprzejmy. I'm not patient. Nie jestem cierpliwy. If you don't live in the spirit. Jeżeli nie będziesz żył w duchu. You cannot be guided by the spirit. Nie możesz być prowadzony duchem. So what happens? I co się wtedy dzieje? You never hear the spirit. Nigdy go nie słyszysz. Nie słyszysz ducha. What you think is the spirit? I to, co myślisz, że jest duchem. Is your voice. To jest twój głos. Love must come in. Miłość musi nadejść. When love comes in. Kiedy nadejdzie miłość. Your focus of change. Twoje skupienie na zmianę. Is you. To jest właśnie, by zmienić ciebie. Is you. To jest twoim skupieniem. Every time you come to God's presence. Za każdym razem, gdy przychodzisz do Bożej obecności, how can I change? Pytasz, jak mogę się zmienić? How must I change? Jak muszę się zmienić? Help me to change. Pomóż mi się zmienić. Hallelujah. 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 Let's look at the next set of gifts. Spójrzmy na następny zestaw I darów. I can spend a lot of time on this. Mógłbym tutaj naprawdę spędzić dużo czasu. But we don't have time today. Ale nie mamy go za wiele. I want to go on into the next set of gifts. Przejdźmy do następnego zestawu darów. The gift of the fruit, rather the fruit of joy, not the gift, but the fruit. Nie do daru, ale do owoców. Owoc radości. Let's see how joy works. Spójrzmy, jak działa radość. Joy is connected to faith. Radość jest połączona z wiarą. Right? Joy is connected to goodness. Goodness connected to faith. Radość jest połączona z dobrocią. Dobroć jest połączona z wiarą. Let me show you. Pokażę wam. Philippians 1:25. Filipian, rozdział 1, werset 25. Let's read that quickly. A będąc tego pewien, wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary. So your progress and joy in the faith. 1:25. Yeah, your progress and joy in the faith. Aha, że zostanę tutaj dla waszego rozwoju i radości wiary. Right? So you see that as you progress from joy, you go to faith. Więc jak się rozwijasz, będziesz przychodził do radości wiary. Right? In Hebrews 12:2 says. A w Hebrajczykach z kolei 12:2. Right? Looking at Jesus. Jest napisane, patrząc na Jezusa. The perfecter of the faith. Twórcę i dokończyciela wiary. He says, for the joy that was set before him. Który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż. Jesus did not see faith. Jezus nie widział wiary. You know what he saw? Wiecie, co on widział? He saw joy. On widział radość. He saw joy. Radość. What does it mean that you see joy? Co to oznacza, że ty widzisz radość? How can you see joy? Jak możesz widzieć radość? Right? He saw the cross. On widział krzyż. But what he saw? Ale to, co widział, tak naprawdę. Was that he saw the fruit. Of joy coming on the inside of him. Widział ten owoc radości wychodzący z niego. When joy comes inside of you, kiedy radość pojawia się w tobie, you don't see the pain, nie widzisz bólu, but you see the fulfillment. Ale widzisz wypełnienie. You don't see the struggle, nie widzisz tego zmagania, but you see the promise. Ale widzisz obietnicę. You see the world? Wiecie, świat does not have joy. Nie ma radości. It doesn't know joy. Nie znają radości. Its joy. Jego radością is based on something good. Ich radość jest oparta na czymś dobrym. So it's momentary. Jest taką chwilową radością. When somebody gives them something. Kiedy ktoś coś im da. Oh, they're happy. O, są tacy szczęśliwi. When they go to work. Kiedy idą do pracy. The boss says. Szef mówi. This month more salary. Tego miesiąca dam wam podwyżkę. Happy. A są szczęśliwi.
That's the joy of the world. To jest radość świata. Temporary. Chwilowa. Tymczasowa. But the joy of God. Ale radość Boża is permanent. Jest stała. Permanent. Stała. Bad thing? Zła rzecz? Good thing? Czy dobra rzecz? Still joy. Masz cały czas radość. Still joy. Cały czas radość. So the Bible is saying, i w Biblii jest napisane, the joy that was set before him. Że do tej radości, która była przed nim. What did he see? Co on widział? He saw the Father's heart. Widział ojce, serce Ojca. He saw the redemption of the world. Widział odkupienie świata. He saw the salvation of mankind. Widział zbawienie ludzkości. Psalms 4:7 says. W Psalmie 4:7 mamy napisane. He says, "You have put joy in my heart." Wlałeś w moje serce więcej radości. Right? When their grain and wine abound. Niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino. Right? So here he's saying. Jest tu napisane. God puts joy first. Że Bóg wlewa najpierw tę radość. The fruit of joy. I owocem tej radości. Leads me. Prowadzi mnie. To goodness. Do dobroci. What is goodness? A czym jest dobroć? Goodness is generosity. Dobroć jest hojnością. Generosity. Hojność. Leads me to faith. Prowadzi mnie do wiary. Because of time. Z powodu czasu. Let me show you example here. Pokażę wam taki przykład. Right? Let me show you this example. Luke 19. Jesteśmy w Ewangelii teraz Łukasza 19. Right? Luke 19, because of time, we won't read it. Nie będziemy tego czytać. Story of Zacchaeus. Ale mamy historię Zacheusza. Right? Zacchaeus heard. Zacheusz usłyszał. Jesus coming to town. Że Jezus pojawia się w mieście. So when he heard Jesus was coming to town. Kiedy usłyszał, że Jezus pojawia się w mieście. What did he do? Co zrobił? Right? He climbed up the tree. Wspiął się na drzewo. Because he wanted to see Jesus. Bo chciał zobaczyć Jezusa. He was such a bad guy. Był takim złym człowiekiem. He was such an evil guy. Był zły. But he wanted to see Jesus. Ale chciał zobaczyć Jezusa. So Jesus was walking in town. Jezus wchodzi do miasta. And he saw Zacchaeus. I widzi Zacheusza. On the tree. Na drzewie. This crazy guy. A i ten szalony człowiek. This bad guy. Ten zły człowiek. Made the most effort to see Jesus. Tak naprawdę wlał najwięcej wysiłków w to z nich wszystkich, by zobaczyć Jezusa. He made the most effort. Wykonał najwięcej roboty, wysiłków. A był złym człowiekiem przecież. He wasn't a good guy. Nie był dobry. So Jesus looked at him. I Jezus spojrzał na niego. He said, Zacchaeus. Mówi, Zacheuszu, come down. Zejdź. Today, dzisiaj, I'm going to stay in your house. Będę w twoim domu wieczerzą. You know what the Bible says? Wiecie, co jest tam napisane w piśmie? Immediately, natychmiast. The joy of God. Radość Boża. Came into Zacchaeus. Weszła w Zacheusza. It says very clearly. Jest tak napisane. The joy. Radość. Came. When the joy came. Kiedy radość się. You know what Zacchaeus said? Kiedy ona się w nim zjawiła, wiecie, co Zacheusz powiedział? From today. Od dzisiaj. If I took $10 from you. If I took $10 from you. Jeżeli wziąłem od ciebie $10, I'm going to give you 20. Oddam ci 20. If I took one. Jeżeli wziąłem jeden, I'm going to give 10. Oddam ci 10. Joy? Radość? Brought what? Przyniosła co? Generosity. Hojność. Generosity. Hojność. Joy? Radość. Leads you. Prowadzi cię do generosity. Hojności. And then what happened? I później co się wydarzyło? Immediately, natychmiast he got saved. Został zbawiony. It led him to faith in Jesus. Doprowadziło go to do wiary w Jezusa. Joy, radość leads you to generosity. Prowadzi cię do hojności. Generosity, hojność leads you to prowadzi faith. Cię do wiary. And faith, a wiara leads you back to joy. Prowadzi cię z powrotem do radości. It's a cycle. Jest to taki cykl. It's a cycle. Cykl. Right? Let me show you something a little bit more. Jeszcze coś wam więcej pokażę. Ephesians 5:9. Efezjan 5:9. Let's read that.
Przeczytamy Efezjan 5:9. Bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Right here, the word goodness. I to słowo dobroć tutaj. Is the word agastonie. Jest to wyraz agastonie. Right? It means. I oznacza ono. It means moral sweetness. Oznacza taką moralną słodycz. Moral excellence. Moralną taką wielkość, wspaniałość. It's very interesting. Jest to dość ciekawe. Because he is putting goodness. Bo on tak jakby miesza dobroć and righteousness i sprawiedliwość. Next to each other. Jakby stawia je obok siebie, dobroć i sprawiedliwość. One is generosity. Jedna z nich jest hojnością. A moral goodness. Tą moralną dobrocią. And the other one. A ta druga is righteousness. Jest sprawiedliwością. Right? These two side by side. I te dwie obok siebie. Jesus. Jezus. Was the most righteous person. Był najbardziej sprawiedliwą osobą. Most holy person. Najbardziej świętą osobą. He was walking into town. On wchodził do miasta. He can ignore Zacchaeus. Mógł zignorować Zacheusza. Zacchaeus is the most evil man. A Zacheusz był najbardziej złym człowiekiem. He is the most cruel man. Najbardziej okrutnym człowiekiem. He's a terrible tax collector. Jest okropnym celnikiem. Jesus, a Jezus could have looked at Zacchaeus, mógł spojrzeć na niego, you sinful man, i powiedzieć mu: ty grzeszniku, ty, come down from the tree, złaź z tego drzewa, or you die, albo umrzesz. Like most Christian. Tak większość chrześcijan robi. But he didn't. Ale nie zrobił tak. The flip side of righteousness, tą odwrotną stroną, drugą stroną sprawiedliwości, is goodness. Jest dobroć. Goodness. Dobroć. What did he do? Co zrobił? He says, Zacchaeus. Mówił: Zacheuszu. I want to stay in your house. Chcę dzisiaj być w twoim domu. The religious people. A ludzie religijni. How can he? Reagowali właśnie tak. Jak on mógł to zrobić? Don't Jesus have discernment? Czy Jezus nie ma rozeznania? How can he stay with Zacchaeus? Jak on może przebywać w domu Zacheusza? You don't understand. Nie rozumiecie tutaj czegoś. Righteousness is not your fruit. Sprawiedliwość nie jest waszym owocem. It's God's character. Jest to charakterem Boga. You are righteous not because of your words. Nie jesteś sprawiedliwy z powodu swoich słów. Righteous because it's imparted to you. Ale jesteś sprawiedliwy dlatego, że to przypisano, udzielono tobie. It's imputed to you. Jest to właśnie tak jakby wpisane w ciebie. You did nothing. Nic nie zrobiłeś. You can do nothing. Nic nie możesz zrobić. You see, suddenly we become this righteous person. Wiecie, nagle stajemy się właśnie takimi sprawiedliwymi osobami. Why you come to church so late? Dlaczego przyszłaś do kościoła tak późno dzisiaj? Don't you know worship is 11 o'clock? Nie wiesz, że uwielbienie zaczyna się o 11? It's 11:02. A jest 11:02? Now you become God's policeman. I teraz stałeś się takim policjantem Bożym. Ouch. Ała. Jesus didn't do that. Jezus tak nie robił. You know what he did? Wiecie, co robił? He said, Zacchaeus. Mówi: Zacheuszu. I want to stay with you. Chcę dzisiaj być u ciebie w domu. All the religious people. A religijni ludzie. Their eyes become like my eyes. Ich oczy zmieniły się takie jak moje oczy właśnie teraz. Jesus backslide. Jesus backslide. A, że Jezusowi... Backslide, that means he fall away. A, że Jezus odpadł tak jakby od swojej wiary. Co się z nim tam porobiło? No. Nie, nie, nie. Righteousness. Sprawiedliwość. Releases. Uwalnia. Good. Dobroć. I'm now. Teraz jestem. Because I'm righteous. Dlatego, że jestem sprawiedliwy. I don't hammer righteousness. Nie będę ubijał tej sprawiedliwości wręcz takim po prostu młotem. I release generosity. Będę uwalniał hojność.
generous. Hojność. Righteous. Sprawiedliwość. To myself. Jestem sprawiedliwy wobec siebie. But to people. Ale wobec ludzi. I am generous. Będę hojny. Why? Dlaczego? I must. Muszę. Forgive him. Wybaczyć jemu. Because tomorrow. Bo jutro. I will need forgiveness. Ja będę potrzebował przebaczenia. I must release. Muszę uwolnić. The goodness of God. Dobroć Bożą. Why? Dlaczego? Because it's the goodness. Bo to ta dobroć. That will lead him or me to faith. Doprowadzi jego bądź mnie do wiary. So what does God look at? Więc na co Bóg patrzy? He looks for joy. Bóg szuka radości. The joy of the Lord. Radości Pana. Is my strength. Radość Pana jest moją siłą. Because when I'm joyful, bo kiedy jestem radosny, I release goodness. Uwalniam dobroć. That's why the Bible says, dlatego Biblia mówi, when it talks about giving, kiedy jest mowa o dawaniu, you know what it says? Wiecie, co tam jest napisane? Cheerful giver. Radosny dawca. Cheerful. Radosny. When somebody, kiedy ktoś is joyful, jest radosny, giving i daje, is easy. To jest łatwo tak dawać. Easy. Łatwo jest dawać. Easy. Łatwo. Because the joy of the Lord, bo radość Pana, releases, uwalnia, generosity, tę hojność, generosity, hojność, leads you. To faith. I hojność prowadzi cię do wiary. So the scripture says, i wersety mówią, it says that your joy may be full. Że twoja radość będzie w pełni. John 15 and verse 11, it says that. W Jana 15, 11 jest to napisane. It says your joy may be full. Jest tam napisane, że radość wasza będzie pełna. Right? Your joy becomes full. Wasza radość staje się pełna. You see, our job. Widzicie, naszym zadaniem is to keep depression away. Jest to, by powstrzymywać depresję. Is to keep, right? Anxiety away. Powstrzymywać zmartwienia. But to walk. To walk ale, in joy. Ale by chodzić w radości. Every day. Każdego dnia we walk in joy. Chodzimy w radości. When we walk in joy, i kiedy chodzimy w radości, we become an instrument of goodness. Stajemy się instrumentem dobroci. And when we become an instrument of goodness, i kiedy stajemy się instrumentem dobroci, we become an instrument of faith. Stajemy się instrumentem wiary. Joy i ta radość leads me to faith. Prowadzi mnie do wiary. So my job, więc moim zadaniem is to feel joy. Jest napełniać się wiarą, feel radością. Feel joy. Napełniać się radością. Feel joy. Radością. Because when I feel myself with joy, i kiedy napełnię się radością, anxiety goes. Te zmartwienia odchodzą. Depression goes. Depresja odchodzi. You don't need a pill. Nie potrzebujesz już wtedy tabletek. You need the Holy Ghost. Potrzebujesz Ducha Świętego. You need the Holy Ghost. Potrzebujesz Ducha Świętego. Because the Holy Ghost, bo Duch Święty gives you joy. Daje ci radość. Gives you joy. Daje ci tę radość. He releases the joy. On uwalnia radość. The joy this world doesn't know. Radość, jakiej ten świat nie zna. You know, in 1997. Wiecie, w 1997. August 30 and September 5th. Od 13 sierpnia do 5 września. Two people died. Zmarło dwoje ludzi. One was Princess Diana of Wales. Jedną z nich była księżna Diana Walii. And one was Mother Teresa of India. A drugą z nich była Matka Teresa z Indii. The world celebrated Princess Diana. Znaczy świat celebrował, świętował. Because she księżnę, was very famous. Księżnę Dianę, bo była bardzo sławna. Ludzie płakali. But I tell you who heaven was celebrating. Ale powiem wam, kogo świętowało niebo. Heaven niebo was celebrating the life of Mother Teresa. Świętowało z powodu życia Matki Teresy.
Why? Dlaczego? Because when Mother Teresa died, bo kiedy Matka Teresa zmarła, she had built over 100 mission stations. Zbudowała ponad 100 stacji misyjnych. Around the world. Na całym świecie. Just to help the poor. Po to tylko, by pomagać biednym. See, I had a privilege. Miałem przywilej of listening to Mother Teresa when I was a young man. Słuchać Matki Teresy, kiedy byłem młodym człowiekiem. In 1995. W 95. She spoke at a convention where there were 20,000 youth. Mówiła na takiej konferencji, gdzie było 20 tysięcy młodzieży. And I was at that meeting. I byłem tam na tym spotkaniu. It was a Catholic meeting, but I sneaked in. Było to katolickie spotkanie, ale wśliznąłem się tam. Because jakoś I wanted to hear what this woman said. Chciałem usłyszeć, co ta kobieta mówi. And I remember sitting at that meeting. I pamiętam, siedziałem na tym spotkaniu. Listening to this woman of God. I słuchałem tej Bożej kobiety. And the whole time. I cały czas. She spoke about one thing. Mówiła o jednej rzeczy, tak naprawdę. She spoke about Jesus, Jesus, and Jesus. Mówiła o Jezusie i o Jezusie. Why she did what she does? Dlaczego robi to, co robi? Because she was impacted by Jesus. Bo miał na nią wpływ Jezus. That the life of Jesus. Życie Jezusa. Turn her world inside. Wywrócił jej świat do góry nogami. The world celebrated Diana. Wiecie, świat świętował z powodu Diany. But heaven celebrated Teresa. Ale niebo świętowało z powodu Matki Teresy. Because bo without the joy of the Lord. Bo bez radości Pana generosity hojność cannot come. Nie nadejdzie. And if generosity cannot come. Jeśli nie nadejdzie hojność, works of faith cannot come. Nie pojawią się uczynki wiary. It is the joy of the Lord. To jest ta radość Pana, that takes you to works of faith. Która wprowadza cię, zabiera cię do tych uczynków wiary. Hallelujah! Hallelujah! So if you want to be a man and a woman of faith. Jeżeli chcesz być więc mężczyzną czy kobietą wiary, fill yourself napełnij siebie with the joy of the Lord. Radością Pana. Very quickly. I bardzo szybko jeszcze. My last one. Ostatni werset. The fruit of peace. Owoc pokoju. Peace is connected with gentleness and self-control. Pokój jest połączony z łagodnością i samokontrolą. Okay, we won't read because of time. Nie będziemy tego czytać z powodu czasu. You can look at the scriptures at the back. Ale możecie spojrzeć na werset na ekranie. John 14:27. Jana 14:27. Jesus said. Jezus mówi tam. My peace I give you. Pokój zostawiam wam. Not the world's peace. Nie pokój świata. Different. Nie tak jak świat daje, ale inaczej. The peace of God is different. Pokój Boży jest inny. This is supernatural. Jest to ponadnaturalny pokój. Doesn't make sense. Nie ma to sensu tak naprawdę. Right? Philippians 4:7 says. Filipian 4:7 jest napisane. The peace of God does two things. Że pokój Boży robi dwie rzeczy. One, it goes beyond your understanding. Po pierwsze, przewyższa twoje zrozumienie. When you don't understand, kiedy nie rozumiesz, you have peace. Ale masz pokój. Peace. Pokój. People come to Jesus for healing. Wiecie, ludzie przychodzą do Jezusa po uzdrowienie. You know what Jesus said? A wiecie, co Jezus mówi? Go in peace. Odejdź w pokoju. What? Co? Go in peace. Odejdź w pokoju. I want healing. Ja chcę uzdrowienia. Peace is healing. Ale pokój jest uzdrowieniem. Because ponieważ when you can win your mind, kiedy wygrasz z umysłem, you can change your result. Możesz zmienić ten rezultat. Jesus said, Jezus powiedział, go in peace. Odejdź w pokoju. This woman was going back, i ta kobieta idzie, and somebody ran to her. I ktoś podbiegł do niej. Your daughter is already healed. I mówi, twoja córka już jest uzdrowiona.
peace, pokój, change the result. Zmienił rezultat. The fruit of peace, owoc pokoju, will change the result. Zmieni rezultat. So when you have a turmoil situation, kiedy macie taką niespokojną sytuację, it's asking you, on cię prosi, to on mówi, become upset. To become upset. I ta sytuacja chce, żebyś się gniewał. Because disappointed. Żebyś był rozczarowany. No. Nie. You know what scripture says? Wiecie, co jest napisane w Biblii? In Philippians. Filipian. Guard your peace. Strzeżcie swojego pokoju. Guard it. Strzeżcie go. As long as you have peace. Ja, o ile będziesz w pokoju, the result can change. To może zmienić się ten rezultat, efekt końcowy. Hallelujah. Hallelujah. Right? The owners of Expo say, the owner of Expo, this building. Wiecie, właściciele tego budynku. December? Grudniu. Bye bye. Mówią wam cześć. It's okay. Okay, jak wam tak powiem. Why? Dlaczego? Because we don't depend on the owner of Expo. Bo my nie jesteśmy zależni od właścicieli Global Expo. We depend on the owner of heaven. Jesteśmy zależni od właściciela nieba. Right? Tak. We don't. So what do you do? Więc co robisz wtedy? You guard your peace. Strzeżesz swojego pokoju. You guard. Strzeżesz. Your peace. Swojego pokoju. Why? Dlaczego? Because your peace. Bo twój pokój. Is your victory. Jest twoim zwycięstwem. Let me show you. Zaraz wam to pokażę. Right? How it works. Jak to działa? Mark 4. Marka 4. 35-41. Jesus in the boat. Jezus jest w łodzi. Going through a storm. Jest sztorm. The disciples. Uczniowie. Screaming. Krzyczą. We gonna die. Umrzemy. Jesus. A Jezus. The Bible says. Biblia mówi. Not asleep. Że nie śpi. Fast asleep. Ale mocno spał. Fast asleep. Mocno spał. What is fast asleep? That means he's deep in sleep. Jest głęboko pogrążony w śnie. For the disciples. Dla uczniów. We're gonna die. To jest to właśnie, umrzemy. Jesus. A dla Jezusa. Oh, nice breeze. O, jaka fajna bryza. Oh, fantastic. O, fantastycznie. Oh, more wind. Więcej wiatru. Shake the boat more. Potrząśnij jeszcze trochę tą łódką tutaj. Shake more, I sleep more. Im bardziej się trzęsie, tym lepiej mi się śpi. The disciples. A uczniowie. Jesus. Jezu. You don't care. Nie obchodzi cię to? What is that you said? Nie obchodzi cię to? Nie obchodzi cię to? What's wrong with you, man? Co jest z tobą nie tak, człowieku? What's wrong with you? Co z tobą nie tak? How can you sleep? Jak możesz spać? Very simple. Bardzo proste. Because I have peace. Bo mam pokój. I have peace. Mam pokój. When you have the fruit of peace. Kiedy masz owoc pokoju. Whatever the devil throw at you. Cokolwiek diabeł rzuci na ciebie. Throw. Dawaj, rzucaj sobie. Bring it all. Dawaj to wszystko. More? Więcej. I sleep more. Im więcej rzucisz, tym więcej będę spał. Amen. I sleep more. Więcej. Why? Będę sobie spał. Because when the devil throw more, bo kiedy diabeł rzuca więcej, I know one thing. Ja wiem jedną rzecz. I'm closer to the promise. Jestem bliżej obietnicy. I am closer. Jestem bliżej. Not further. Nie dalej. More trouble. Więcej problemów. Sleep more. Więcej będę spał. But the flesh will tell you. Ale ciało ci powie. No. Nie. Become worried. Musisz się martwić. Jesus, you don't care. Jezu, nie obchodzi cię to. You don't love me. Nie kochasz mnie. Why you don't help me? Dlaczego mi nie pomożesz? Slap you. W pysk mu dać. Wrong fruit. Zły owoc. Wrong fruit. Zły owoc.
Wrong! Zły. What does God want? Co Bóg chce? He wants peace. Chce pokoju. Peace. Pokoju. Let me show you what he will do when he sees peace. Pokażę wam, co on zrobi, kiedy zobaczy pokój. I can go on for another hour, but I won't. Mógłbym przez godzinę jeszcze tak tutaj wam głosić, ale nie będę. This is what he says. To jest to, co mówi. He says, Romans 16. Rzymian 16. Verse 20. Werset 20. Let's read that very quickly. Two more verses, we are done. A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. The God of peace. Bóg pokoju. The God of peace. Bóg pokoju. Will crush Satan. Wkrótce zetrze szatana. Under whose feet? Pod czyimi stopami? Your feet. Pod waszymi stopami. Your waszymi feet. Stopami. When he see peace, kiedy widzi pokój, he crush. Zetrze. When he see, kiedy widzi to peace, kiedy widzi pokój in you, w tobie, he will crush. Zetrze. The power of the devil. Moc szatana. What do you do? Co robisz? Peace. Pokój. Peace. Pokój. No fear. Żadnego strachu. No reaction. Żadnego reagowania. Peace. Pokój. And what will God do? I co miłość Boża zrobi? He will destroy Satan. On zniszczy szatana. Destroy! Zniszczy. The devil. Szatana. Diabła. At one more point. Jeszcze jeden punkt. And I promise you. I obiecuję. If I don't finish. Jeżeli nie skończę. I buy you pierogi. Kupię wam pierogi. Matthew 10. Mateusza 10. Verse 13. Werset 13. Let's read that. Jeśli ten dom jest tego godny, niech stąpi na niego wasz pokój, a jeśli nie jest godny, niech wasz pokój powróci do was. Look at what peace does. Spójrzcie, co pokój robi. Peace, pokój is so tangible, jest tak namacalny, when I live in peace, że kiedy żyję w pokoju, when I walk in peace, kiedy chodzę w pokoju, I can create an atmosphere of peace. Mogę skreować atmosferę pokoju. Wherever I go, dokądkolwiek bym poszedł, I can leave peace behind. Mogę za sobą pozostawić pokój. I can spread peace. Mogę tak rozprzestrzeniać pokój. I can influence peace. Mogę mieć wpływ pokojem. When the fruit of peace, kiedy ten owoc pokoju is in you, jest w tobie, your home, twój dom is a sweet home, jest wtedy słodkim domem. It's a very beautiful home. Jest to pięknym domem wtedy. Why? Dlaczego? Because you walk in peace. Bo chodzisz w pokoju. Your atmosphere is peace. Atmosferą twoją jest pokój. But when you don't walk in peace, ale kiedy nie chodzisz w pokoju, your house, twój dom, the floor, ta podłoga, is like broken glass. To tak jakby rozbiło się na niej szkło. This is how your children walk. I tak chodzą wtedy twoje dzieci. Don't know when mother will become angry. Bo nie wiemy, kiedy mama się zezłości. Don't know when father will become a bomb. Nie wiemy, kiedy ojciec stanie się bombą. Why? Dlaczego? No peace. Bo nie ma pokoju. You cannot give.
Nie możesz dać what you don't have. To, czego nie masz. You must have it. Musisz to mieć. Before you can give it. Zanim to będziesz mógł dać. The name of Jesus. Imię Jezusa. Is the Prince of Peace. Jest Książę Pokoju. Prince. Książę. Of Peace. Pokoju. You and I. Ty i ja. Are ambassador of peace. Jesteśmy ambasadorami pokoju. The Bible says. Biblia mówi. That our feet are the feet that carry the gospel of peace. Że będą stopy, które będą niosły Ewangelię pokoju. Wherever we go. Że dokądkolwiek pójdziemy. We bring peace. Przynosimy pokój. To the home. Do tego domu. To the city. Do miasta. To the nation. Do narodu. My question to you today. Moim pytaniem dzisiaj do ciebie. Where are you today? Gdzie jesteś dzisiaj? Where are you today? Gdzie dzisiaj jesteś? Love leads you to the nature of God. Miłość prowadzi cię do natury Bożej. Joy. Radość. Leads you to the generosity of God. Prowadzi cię do Bożej hojności. And peace. A pokój. Leads you to the presence of God. Prowadzi cię do Bożej obecności. I want the nature of God. Ja chcę tej natury Bożej. I want the generosity. Ja chcę Bożej hojności. And I want i chcę the presence of God. Bożej obecności. Love, joy, miłość, radość and peace. I pokój. Every head bow, schylmy nasze głowy i zamknijmy oczy. One of my favorite scriptures in the Bible. Jednym z moich najbardziej ulubionych wersetów w Biblii jest Genesis 41 and 38. Jest w Księdze Rodzaju 41 38. 38. When Pharaoh of Egypt said, kiedy faraon egipski powiedział, when he met Joseph, this is what he said. Kiedy spotkał się z Mojżeszem, powiedział tak. Can we find a man? Czy możemy znaleźć mężczyznę with this Spirit. Z takim duchem? Can we find a man? Czy znajdziemy takiego mężczyznę? With this spirit. Z takim duchem? I believe the Holy Ghost is asking today. Wierzę, że Duch Święty pyta dzisiaj. Can we find a man? Czy możemy znaleźć mężczyznę, kobietę? Can we find a woman with this spirit? Z takim duchem. That the love of God rules their heart. Że miłość Boża rządzi w ich sercach. The joy of God fills their life. A radość Boża wypełnia ich życie. And the peace of God directs their steps. A pokój Boży kieruje ich krokami. Love, joy, miłość, radość and peace. I pokój. I want more. Ja chcę więcej. I want more. Ja chcę więcej. Lord, I want more. Panie, chcę więcej. I want more of this love. Chcę więcej tej miłości. This fruit. Tego owocu. To be in me. By był we mnie. I want the joy of God to be in me. Chcę radości Pana we mnie. And I want the peace of God to rule in my life. I chcę, by pokój Boży rządził w moim życiu. The love, the joy, miłość, radość, the peace. I pokój. If this is you, jeżeli to jesteś ty, I want you to respond to the Lord right now. Chcę, żebyś odpowiedział na Don't Pana. Don't respond to me. Nie odpowiadaj na mnie tutaj. Respond to the Lord. Na moje wezwanie, ale na wezwanie Pana.
Because this is what Jesus is looking for. To jest to, czego szuka Jezus. He's looking for a people. Szuka ludzi. That will have the fruit of love. Którzy będą mieli owoc miłości. The fruit of joy. Owoc radości. And the fruit of peace. I owoc pokoju. I want you to respond. Chciałbym, żebyście odpowiedzieli. Whether you kneel at your chair or you come to the front, doesn't matter. I want you to respond to the Lord. Nie ma znaczenia, czy uklękniesz tam, gdzie jesteś, czy podejdziesz tu do przodu. Chcę, żebyście odpowiedzieli. Because we need to respond. My musimy odpowiedzieć na to. If we don't have the fruit, jeśli nie mamy tego owocu, we will not have the power. Nie będziemy mieli mocy. This ministry, ta służba, wants to change Poland. Chce zmienić Polskę. This ministry, ta służba, has an agenda. Ma program, to transform Poland. By zmienić Polskę. You can't do it through your program. Nie zrobicie to właśnie swoim programem. You can't do it through these lights and effects. Nie zrobicie tego tymi światłami i efektami. You can only do it. Możecie to tylko zrobić. If you have the fruit of the Holy Spirit. Jeżeli będziecie mieli owoc Ducha Świętego. Can the Holy Spirit take you deeper today? Czy Duch Święty może zabrać cię dzisiaj głębiej? Are you a man and a woman that constantly have to fight at home, constantly have to win? Czy jesteś mężczyzną czy kobietą, która ciągle musi wygrywać w swoim domu? You can't even come to a place where you can say sorry anymore. Dochodzisz do miejsca, gdzie już nie umiesz powiedzieć przepraszam. But you have to justify your action. Ale musisz usprawiedliwiać swoje działania. You have to win. Musisz wygrać. You have to be right. Musisz mieć rację. You have to boast about yourself. Musisz chwalić się sobą. You've lost the joy. Straciłeś radość. Ministry is no more joy, it's just work. Służba już nie jest radością dla ciebie, a tylko pracą. You do it because it's expected of you. Robisz to, bo oczekuje się tego od ciebie. You do it because people see you, so you do it. Robisz to, no bo ludzie cię widzą, więc robisz. You don't do it because you love Jesus. Ale nie robisz tego dlatego, bo kochasz Jezusa. You've lost the joy. Straciłeś radość. But worst of all, ale najgorsze jest to, you've lost the peace. Że straciłeś pokój. In your heart there's no more peace. Nie ma pokoju w twoim sercu. There's a turmoil. Jest zamieszanie. In your home there's a turmoil. Zamieszanie w twoim domu. With your children there's a turmoil. W dzieciach jest zamieszanie. With your friendships there's a turmoil. W przyjaźniach jest zamieszanie. With your workplace there's a turmoil. W miejscu pracy zamieszanie. Everywhere you go there's a turmoil. Wszędzie gdzie idziesz, wszędzie gdzie się pojawisz jest zamieszanie i zamieszanie. No more fruit. Żadnego owocu. No more fruit. Żadnego owocu. Let's invite the Holy Spirit to come. Zaprośmy Ducha Świętego, by przyszedł. Help us this morning. Pomóż nam dzisiaj. I'm going to ask Valerie to come and lead us in a song. Proszę, by Valeria przyszła i poprowadziła nas w pieśni. As she leads us in a song. I kiedy nas będzie prowadziła. I want us to just respond to the Holy Spirit. Chcę, byśmy odpowiedzieli Duchowi Świętemu. I want us to just turn our hearts to the Holy Spirit. Chcę, byśmy zwrócili nasze serca ku Duchowi Świętemu. And ask him to bring the fruits. I poprośmy go, by przyniósł te owoce. Birth the fruits. By zrodził owoce. Once again. Raz jeszcze. If we don't live in the Spirit. Jeżeli nie będziemy żyli w Duchu. We cannot be guided by the Spirit. Nie możemy być prowadzeni w Duchu. Let's respond. Odpowiedzmy. Hallelujah. Hallelujah. Przyjdź i przynieś miłość. Przyjdź i przynieś pokój. Przyjdź i przynieś radość. Potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość.
Przyjdź i przynieś pokój, przyjdź i przynieś radość, potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość, przyjdź i przynieś pokój, przyjdź i przynieś radość, potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość, przyjdź i przynieś radość, przyjdź i przynieś pokój, potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość, przyjdź i przynieś pokój, przyjdź i przynieś radość. Potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość, przyjdź i przynieś pokój, przyjdź i przynieś radość. Potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość, przyjdź i przynieś pokój, przyjdź i przynieś radość, potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś miłość, przyjdź i przynieś pokój, przyjdź i przynieś radość, potrzebuję Cię. Przyjdź i przynieś lift your hands today. Unieście swoje ręce.
See, the Spirit of God is not a spirit of condemnation. Widzicie, Boży Duch nie jest duchem potępienia. He's the Spirit of freedom. On jest duchem wolności. He frees you. On cię uwalnia. You go in a wrong direction. Kiedy idziesz w złym kierunku, He turns you back. On cię odwraca. He turns you back. Zawraca. In the right direction. W dobrym kierunku. This is what I want you to do today. Chcemy, żebyście to zrobili. I want you to do two things. Dwie rzeczy. Number one. Po pierwsze, I want you to receive the love of God. Chcę, żebyście otrzymali, przyjęli miłość Bożą. The joy of God. Radość Bożą. And the peace of God. I Boży pokój. I want you to receive it. Chcę, żebyście to przyjęli. Just lift your hand. Unieście swoje ręce. Because He wants to release that love to you today. On chce uwolnić tę miłość dzisiaj. He wants to release the joy to you today. On chce dzisiaj tę radość uwolnić dzisiaj. He wants to release it over you. Chce nad tobą ją uwolnić. He wants to release it over your life. Nad twoim życiem chce ją uwolnić. The joy. Radość. Over your life. Nad twoim życiem. The joy this world don't understand. Radość, jakiej nie zna ten świat. It's an overflowing joy. Jest to wypływająca radość. Over abundance of joy. Przelewająca się radość w obfitości. He wants to release it to you. On chce ją uwolnić nad tobą. He's giving it to you as a free gift. Daje to tobie jako. You don't have to do anything. Dar. Nie musisz nic robić, żeby go przyjąć. You just have to take it in. Po prostu go przyjmij. Just take it in. Przyjmij ten dar. Lord, I receive your love today. Kiedy otrzymasz dzisiaj tę miłość, przyjmiesz ją. I receive your joy today. I otrzymasz tę radość. And I receive your peace today. I otrzymujesz pokój dzisiaj. Twój pokój. Ja otrzymuję, powiedz. Ja otrzymuję. Przyjmuję. No more turmoil, no more turmoil. Nie ma już zamieszania, nie ma zamieszania. No more frustration. Nie ma już frustracji. No more anxiety. Nie ma już zmartwienia się. No more. Nie ma zmartwienia. It's gone. Odeszło. It's gone. It's gone. Odeszło. Gone. Odeszło. Just receive. Otrzymaj, po prostu przyjmij. Just receive. Przyjmij. Second thing I want you to do. Drugą rzeczą, jaką chciałbym, żebyście zrobili. As Pastor Jacob closes the service. Gdy Pastor Jakub zamknie to nabożeństwo. I want you to do a second thing. Chciałbym, żebyście zrobili tę drugą rzecz. But do it before today. Ale zanim wyjdziecie, zróbcie to. If you offended someone. Jeśli kogoś obraziłeś, if you are angry with someone, jeżeli gniewałeś się na kogoś, or you are the reason for the lack of peace, albo to ty jesteś tym powodem braku pokoju, I want you to make it right. Chcę, żebyś to naprawił. I want you to make it right. Chcę, żebyś to naprawił. You don't have to win. Nie musisz wygrywać. He must win. On musi wygrać. He must win. On musi wygrać. You don't have to be the person, right? The person that's always right. Nie musisz być tą osobą, która zawsze ma rację. The Spirit of God must win. Ale to Duch Boży musi wygrać. I want you to ask for forgiveness. Chcę, żebyś prosił o przebaczenie. I want you to go and tell somebody, you know what, I'm sorry. Chcę, żebyś podszedł do tej osoby i powiedział, wiesz co, przepraszam. Because I want to be an instrument of generosity. Bo chcę być tym instrumentem hojności. I want to be an instrument of kindness. Chcę być tym instrumentem, naczyniem dobroci. I want to be a vehicle of patience. Chcę być naczyniem cierpliwości. Lift your hand. Unieście swoje ręce. Lift your hands. Unieście ręce. I'm going to ask Pastor Jacob to come and pray. Poproszę pastora Jakuba, by przyszedł i się modlił.
Panie, my chcemy zgodzić się z Twoim słowem, które nam dajesz. My widzimy, jak Ty chcesz przygotować nas na większy wymiar. I chcemy, Panie, dostosować się i zrównać się z tym słowem, które masz dla nas dzisiaj. Chcemy oczyścić nasze serca z rzeczy, których nie powinno być. Chcemy oczyścić się z myślenia o innych, bo tego nie powinno być. Nie powinno być myślenia w niewłaściwy sposób o innych, dlatego dzisiaj chcemy z tego zrezygnować. Wiecie, podczas tej modlitwy, jeżeli to, co pastor Richard mówił, czujecie, że powinniście zrobić w stosunku do kogoś, to nie czekajcie na specjalny, wyjątkowy moment, bo on jest teraz. Możesz podejść do kogoś. Panie, my chcemy zrównać się i dojrzeć do bycia wykonawcami tego słowa dzisiaj, Panie. Chcemy stać się ludźmi, którzy, Panie, chodzą w duchu po to, aby być gotowymi do bycia prowadzonymi w duchu. Chcemy być ludźmi, którzy chodzą w duchu, aby być w stanie odebrać Twoje prowadzenie, aby odebrać Twoje wskazówki i później móc być wykonawcami tego, o co nas prosisz. Panie, chcemy być ludźmi chodzącymi w pokoju. Nie chcemy mówić o pokoju, ale chcemy przejawiać Twój pokój. Nie chcemy być, Panie, ludźmi, którzy mówią o Tobie, ale chcemy żyć Tobą. Nie chcemy tylko głosić Ciebie, ale chcemy, żeby ludzie zobaczyli w nas Ciebie. Panie, nie chcemy być ludźmi dwóch twarzy, zachowujących się w jeden sposób w kościele, w publicznie, a w inny sposób w domu i w prywatnym życiu. Ale Panie, chcemy wyrównać w duchu, wyrównać nasze życie do Twoich standardów. Dlatego Duchu Święty, my dziękujemy Ci, że Ty jesteś tu i działasz, że poruszasz się i działasz. Dziękujemy Ci, że chcesz przenosić nas dalej i chcesz, abyśmy chodzili w Twoim pokoju. Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.